Hej, cześć, Siemaneczko wszystkim z tej strony. Michu i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zestaw komputerowy za 2,500 tysiąca złotych. Jest to taki entry level, który posłuży Wam do grania w gry. Oczywiście nie na ultra, nie w 2K, nie w 4K, ale po prostu full HD, żeby cieszyć się rozgrywką w nowych grach. Komputer jest całkiem nieźle wważony. Uważam, że to jeden z najlepszych zestawów za 2,500, jakie można obecnie dostać. Złożony jest on oczywiście na platformie AMD. W tym przypadku wybrałem procesor AMD Ryzen 5 5500. Jest to jednostka 6 rodzeniowa i 12wątkowa o traktowaniu 3,6 GHz, e, posiadająca oczywiście 16 MB cache'u, czyli jest to po prostu castrat, jeżeli chodzi o Ryzena e, 55600 także jest to właśnie jego tańsza wersja która ma obcięty ten cache co oczywiście powoduje spadki wydajności ale nie na tyle duże żeby ten procesor pominąć zwłaszcza za tą cenę w trybie turbo taktowanie 4,2 GHz kontrola pamięci do 3200 MHz no i oczywiście w zestawie mamy dołączone chłodzenie naprawdę bardzo dobry procesor jak ktoś chce przeszczędzić przykład stówkę to można znaleźć Ryzen 5 3600 za jakieś 400-320 zł natomiast Ryzen 5 3600 jest procesorem wolniejszym o kilka do nawet kilkunastu 100% zależności od tytułu gry, więc moim zdaniem nie opłaca się w niego inwestować, więc lepiej wybrać po prostu Ryzen na 5500. Następnie mamy płytę główną e, ASRock B450M Pro 4. I zanim ktoś się zapyta, ale Michu, dlaczego płytę na B450? Ano dlatego, że Ryzen 5500 nie obsługuje PCI Express 4.0, to też nie opłaca się inwestować w płytę B550, bo jest dużo droższa, a niewiele nam to tutaj da w tym przypadku. Mamy 4 slot na pamięć RAM, mamy jakoś tam chodzoną sekcję zasilania, dwa złącze PCI Express razy 16, no złącze PCI Express razy 1, mamy Złącze M2, 4 porty SATA, także płyta wyposażona całkiem nieźle jak na ten segment cenowy. Bezproblemowo nada się do tego procesora i do tego zestawu. Mamy dość dużo portów USB, bo aż 8, z czego jedno to jest USB-C, 5 portów mamy USB-3 i 2 porty USB-2, DVI, DIS, HDMI, DISAP złącze PS2, karta sieciowa i podstawowa karta dźwiękowa. Naprawdę płyta wypada przyzwoicie, zwłaszcza za te pieniądze. Następnie mamy pamięci RAM, Goodramy Iridium Pro Deep Black, tak jak zawsze polecam, wspierajcie polskie firmy, bo warto, 16 GB za 160 zł, 3600 MHz, świetnie się skomponują z tym procesorem i zestawem. Dodatkowo bardzo ładnie wyglądają, mają radiatorek, także tak to wygląda. No, moim zdaniem całkiem dobre pamiątki, zwłaszcza do takich tańszych zestawów. Następnie karta graficzna, bo pewnie to też wielu z Was interesuje, a mianowicie jest to Astro Radeon RX 6600 Challenger D8GB GDDR6. Jest to całkiem niezła karta, naprawdę to jest chyba najlepsza karta do 1000 zł, jaką obecnie można kupić. Wydajność jest naprawdę przyzwoita. Full HD to praktycznie większość tytułów byście zagrali na ultra w przyzwoitym FPS-ie, może. Może nie przesadzam tym Ultra, ale na bardzo wysokich. E, bardzo wydajna, fajna karcioszka, chłodna, e, cicha, jeżeli chodzi o tą wersję od. Asroka. Mamy tutaj 1750 MHz taktowania rdzenia w trybie turbo do aż 2491 z 1792 procedury strumieniowe, 64 ROPY, 112 teksturujące, 28 rdzeni RT. Oczywiście nie mamy tensorów ani DLSS, bo DLSS nie obsługuje. Karty jest na złączej PiSEKPR 4.0, płyta obsługuje 3.0, ale nie martwcie się, tutaj wydajność może być obcięta na poziomie 2-3%, więc nie jest to praktycznie w ogóle zauważalne, jeżeli chodzi o tak słabe w cudzysłowie karty. Mamy 8 GB pamięci, GDDR6, niestety na szynie 128-bitowej, to jest ten największy ból tej karty, mimo wszystko i tak jest bardzo wydajna. Efektywne taktowanie pamięci to 14 GHz. Jeżeli chodzi o wejścia, wyjścia, to mamy 3 DisplayPorty, jedno HDMI, czyli raczej taki standard i karta wymaga dodatkowego 8-pinowego zasilania. Następnie dysk. Dysk jak zwykle Lexar NM710 1TB, jest to dysk na pisek 4.0, natomiast jak wiecie, już mówiłem, płyta nie obsługuje... 4.0, e, ani procesor, dlatego też te transfery będą obcięte do maksimum PCI Express 3.0, i, i tak będzie to niezły wynik, bo mamy odczyt na poziomie 5000 megabitów na sekundę, megabajtów, a zapis 4500 megabajtów na sekundę. Napis Express 4.0, e, 3.0 powinno być ponad 3000, z tego co dobrze pamiętam. TBW na poziomie 600 TB i nominalny czas pracy 1,5 miliona godzin. Dysk naprawdę godny polecenia, bardzo tani e, i wydajny. Myślę, że jeden z lepszych propozycji za około 200 zł. Zasilacz Endorfi Vero L5 Bronze, 500 W. Jak ktoś chce, to od razu mówię, może dorzucić 4 dyszki, czy tam 5 i będzie miał 600 W. Natomiast 500 W bez problemu tutaj wystarczy te 500 W. No, i generalnie zasilacz bez problemu wystarczy tutaj do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną tego zestawu. 600 W można sobie wziąć, jak ktoś chce mieć przyszłościowo. Tutaj 230 Zł. Bardzo dobry zasilacz z certyfikatem 80 Plus Brąz, przetwornicą DCDC -DC oraz dobrymi kondensatorami. Mamy również pełny komplet zabezpieczeń przeciw zwarciowe, przeciwtemperaturowe i tak dalej i tak dalej. Mamy dwa złącza PCIe Express 8-pinowe, czyli bez problemu starczy do karty jedno złącze CPU 8-pinowe, 5 razy SATA i jednego Molexa, czyli takie podstawowe wyposażenie taniego zasilacza. No i na sam koniec obudowa Genesis Irid 503V2. Jest to obudowa Micro ATX. Płyta również jest Micro ATX, właśnie dlatego chciałem, żeby ten komputer był w miarę tani i też dosyć kompaktowy. Bardzo ładna obudowa, bardzo przewiewna. Tutaj, jak widzicie, mamy meszowy front, logo Genesis'a na górze. Frontu mamy również gumowe przepusty na kable. znajdźcie mi drugą budowę za 200, zł, która będzie miała gumowe przepusty na kable. No jest to bardzo trudne. Mamy filtr przeciwkurzowy na dole. Także jest ofiltrowana jakoś tam ta obudowa. Jak zatem pieniędzy całkiem nieźle. Mam jedno złącze USB 30 na topie, dwa oraz USB 20, wyjście audio, wejście mikrofonowe, reset oraz włącznik. Obudowa cała czarna ze szklanym panelem. I tak to się prezentuje, waży 6 kg. Maksymalna wysokość chłodzenia to 163 mm, maksymalna długość karty gra wciąż 37,5, także całkiem spora karta się tu zmieści. W zestawie mamy dwa wentylatory na froncie i na tyle 120 mm. Dodatkowo możemy założyć dwa 120 lub 140 mm na froncie oraz na górze taka, w takiej samej konfiguracji. Na dzień dzisiejszy, czyli 10 września, ten zestaw przyjdzie Wam zapłacić około tysięcy zł, dokładnie 2499 zł. Oczywiście link do tego zestawu macie w opisie, więc jak ktoś się zainteresowany, zachęcam do zakupu z mojego linka. Was to nic nie kosztuje, a mnie wspieracie zawsze jakimiś tam kilkoma groszami, co pozwala przyspieszyć i polepszyć rozwój kanału. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego z moich filmów, kliknijcie dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco, wbijajcie na moją grupę na Facebooku Mordeczki Micho oraz na mojego Instagrama michu.tv, także was tam serdecznie zapraszam i odsyłam. Dodatkowo co no, piszcie w komentarzach, jaki zestaw byście chcieli teraz zobaczyć, za jaką kwotę, żebyśmy się tutaj mogli wzajemnie dogadać i żebyście mi mogli powiedzieć na co, czego oczekujecie i co ja wam mogę też zaproponować. Także tak to wygląda z mojej strony, jeżeli chodzi o ten zestaw. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. No i co, widzimy się niebawem, trzymajcie się.